Michał Milowicz o związku z młodszą partnerką, wszystko jest możliwe naprawdę. Michał Milowicz, prawdziwa gwiazda polskiego kina i teatru, zdradził w rozmowie z dziennikarzami swoje plany względem znacznie młodszej partnerki, Katarzyny Kędzierskiej. Choć stosunkowo niedawno oboje zaręczyli się, aktor pozostawia sporo niewiadomych co do ewentualnego ślubu. Zanim przejdziemy do tej intrygującej kwestii, warto przyjrzeć się bliżej burzliwemu życiu miłosnemu jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Pomimo ogromnej kariery filmowej i teatralnej, Milowicz wielokrotnie przyznawał, że realizacja zawodowa nie szła w parze z osiągnięciami na gruncie prywatnym. Jak sam powtarzał, nigdy nie śpieszył się do Orzenku, a raz nawet prawie uciekł sprzed ołtarza. Chociaż w przeszłości myślał o założeniu rodziny, ostatecznie zdecydował się całkowicie poświęcić karierze aktorskiej i scenicznej. Wszystko zmieniło się pod koniec 2022 roku, gdy Milowicz niespodziewanie pochwalił się nowym związkiem z młodszą o 13 lat Katarzyną Kędzierską. W rozmowach z mediami nie szczędził jej komplementów, cenię Kasię za szczerość, naturalność, dobre serce, wrażliwość i prawdę. Za to, że nieustannie pracuje nad sobą, pochłaniając wiedzę o rozwoju osobistym. Choć narzeczona Michała Milowicza nie jest związana z branżą artystyczną, pracując jako menedżer w banku, para łączy podobne wartości i wrażliwość. Jak stwierdził sam aktor, mamy ten sam system wartości, który w obecnych czasach obumiera. Jak choćby szacunek do innych, atencja dla starszych ludzi i kulturę osobistą. Mamy też alergię na chamstwo i bezmyślność. Kasia nie jest związana z branżą artystyczną, ale ma artystyczną duszę. Szczęśliwy związek doprowadził do zaręczyn po 2 latach wspólnego życia. Jednak gdy zapytano Michała Milowicza, czy to oznacza rychłe wejście na ślubny kobierzec, odpowiedź była zaskakująco powściągliwa. To się jeszcze wszystko okaże. Nie mogę wychodzić przed szereg, przed pewne sprawy. Życie się toczy. Zaczął się nowy rok i może przyniesie zmiany, nowe możliwości i wszystko jest możliwe naprawdę. Tajna postawa gwiazdora polskiego kina rozpaliła dyskusję wśród jego fanów. Czy Michał Milowicz po wielu nieudanych małżeństwach w końcu zdecyduje się na tak poważny krok i związanie się z Katarzyną Kędzierską oficjalnymi więzami? A może po prostu ceni sobie swobodę i nie chce się śpieszyć z taką decyzją? Niewykluczone, że nieśpieszny stosunek do małżeństwa wynika z bogatych doświadczeń życiowych aktora. W końcu wiele par po ślubie zmaga się z oziębłością uczuć, rutyną i wzajemnym rozczarowaniem. Można zrozumieć wahanie Michała Milowicza przed tak znaczącym krokiem. Z drugiej strony, aktor zauważa w swojej młodszej partnerce wiele cech, które sprawiają, że w jego wieku może być gotów na prawdziwą stabilizację. Katarzyna Kędzierska zdaje się być osobą o nieskazitelnym systemie wartości, co u boku tak medialnej postaci, jak Milowicz, musi być nie lada atutem. Zbudowanie głębokiej więzi, opartej na szczerości i wzajemnym zrozumieniu, jest fundamentem udanego małżeństwa. Jeśli relacja Michała Milowicza z Katarzyną rzeczywiście na tym polega, można zrozumieć entuzjazm aktora na myśl o bardziej oficjalnym zakończeniu jego burzliwego życia miłosnego. Nie bez znaczenia jest też fakt, że po trudnych doświadczeniach Milowicz znalazł w końcu kobietę, która nie jest związana ze środowiskiem artystycznym. Osoby z branży rozrywkowej często zmagają się z nieporozumieniami na tle zawodowej rywalizacji czy zazdrości.
Zaangażowanie się z osobą z zewnątrz może być dla wielu gwiazd kluczem do udanego związku. Jedno jest pewne, fani Michała Miłowicza z zaciekawieniem śledzą rozwój jego relacji z Katarzyną Kędzierską. Niektórzy z niecierpliwością wyczekują informacji o ślubie. Inni, patrząc na doświadczenia artysty, rozumieją jego powściągliwość i obawy przed zbyt pochopnym związaniem się oficjalnymi więzami. Ostatecznie to Michał Milowicz sam musi zdecydować, czy po latach bycia jednym z najpopularniejszych kawalerów w Polsce, jest gotów związać się z kimś na dobre i złe. Miejmy nadzieję, że podejmie mądrą decyzję i bez względu na wynik, będzie w pełni usatysfakcjonowany. Niezależnie od ostatecznej decyzji Michała Miłowicza, jego historia z Katarzyną Kędzierską wzbudza wiele emocji i skłania do refleksji nad naturą związków partnerskich. Ich relacja, w której kobieta jest znacznie młodsza od męskiej strony, może budzić kontrowersje, jednak akceptowana jest coraz powszechniej we współczesnym świecie. Przez lata obowiązywał stereotyp, że to mężczyzna powinien być starszy i dojrzalszy od swojej partnerki. Różnice wieku między zakochanymi często wywoływały zgorszenie i rzucały cień na uczucia pary. Na szczęście dziś tego typu uprzedzenia odchodzą w przeszłość, a społeczeństwo staje się bardziej otwarte i tolerancyjne. Przykład Michała Miłowicza i Katarzyny Kędzierskiej pokazuje, że dla dwojga ludzi naprawdę się kochających, różnica wieku nie powinna mieć większego znaczenia. O wiele istotniejsze są wspólne wartości, zrozumienie i chęć budowania szczęśliwej przyszłości pomimo dzielących ich lat. Życie gwiazdora kina niejednokrotnie pokazywało, jak bardzo sława i popularność mogą być przeszkodą w znalezieniu prawdziwej miłości. Osoby ze środowiska artystycznego często nie mogą się oprzeć pokusom zdradzania, zazdrości i wzajemnej rywalizacji. Katarzyna Kędzierska, jako osoba spoza branży, może być dla Michała Miłowicza gwarantem spokoju i stabilności. Oczywiście trudno nie zauważyć, że związek aktora z dużo młodszą kobietą może rodzić obawy o brak równowagi we wzajemnych relacjach. Doświadczony Michał Milowicz dysponuje nie tylko ogromnym dorobkiem zawodowym, ale również życiowymi przeżyciami, których partnerka po prostu nie mogła nabyć ze względu na wiek. Z drugiej jednak strony, bycie u boku tak charyzmatycznej i rozpoznawalnej osobistości może być nie lada wyzwaniem dla Katarzyny Kędzierskiej, wymagającym ogromnej dojrzałości. Praca w zwykłym banku z pewnością nie przygotowała jej na medialny wir związany z życiem u boku celebryty. Nie bez znaczenia są także potencjalne różnice charakterologiczne typowe dla osób w odmiennych fazach życia. To, co dla Michała Miłowicza wydaje się normalne i oczywiste, dla jego młodszej partnerki może być zupełną nowością. Wzajemne zrozumienie wymaga tutaj otwartości i cierpliwości z obu stron. Mimo tych wszystkich wątpliwości, można jedynie żyć nadzieją, że Milowicz i Kędzierska znajdują w sobie na tyle dojrzałości, by stworzyć udany i trwały związek. W końcu miłość prawdziwa nie zna granic i często zwycięża nawet najtrudniejsze przeszkody. A przykład tej pary może służyć inspiracją dla innych, że możliwa jest szczęśliwa relacja, pomimo istniejących przeciwności. Jedno jest pewne, fani Michała Miłowicza wciąż z zainteresowaniem śledzą doniesienia na temat jego życia prywatnego. Ten lubiany i ceniony aktor w końcu zasługuje na szczęście u boku życiowej partnerki.
Pozostaje mieć nadzieję, że Katarzyna Kędzierska okaże się tą jedyną, dzięki której gwiazda dozna uczuciowej stabilizacji.